Sprawdźmy, czy będziemy umieli obliczyć taką całkę nieoznaczoną. Mamy całkę z funkcji cosinus 5x podzielone przez e do potęgi sinus 5x. No i to jest pod x całka. No jak patrzę na taką całkę, to od razu mi się nasuwa pomysł, żeby dokonać tutaj pewnego podstawienia. No bo mam tutaj w wykładniku sinus jakiegoś argumentu, a tutaj w liczniku tego ułamka mam cosinus tego samego argumentu, a cosinus jest pochodna sinusa. Czyli to jest taka sytuacja, jaką lubimy przy całkowaniu. Bo może wtedy podstawienie sprawi, że nam się ta funkcja podcałkowa uprości. Co prawda to nie jest dokładnie pochodna tego wykładnika, dlatego że tu jest sinus 5x. Różniczkując sinus 5x to wyjdzie nam jeszcze że ta stała 5 przed sinus, ale jest to proporcjonalne. Zobaczmy o co chodzi. Jakbym wziął jako nową zmienną, powiedzmy u, sinus 5x, to co wtedy się stanie. No nie wiem, czy to podstawienie jest dobre i czy ono nam uprości sytuację, ale zawsze jak mam jakiś pomysł, to warto sprawdzić, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, wa warto sprawdzić, czy po podstawieniu się całka uprości. Jak się uprości, to, to punkt dla nas, a jak się nie uprości, no to trzeba szukać innego pomysłu na obliczenie całki. To jest taka pewna sztuka, liczenie całek. Tutaj nie ma prostego algorytmu, który nam powie, jak można obliczyć dowolną całkę. Trzeba po prostu próbować różnymi sposobami, i którymś sposobem może wreszcie się uda. Ja tutaj mam taki pomysł, żeby takie podstawienie zrobić. No to muszę sprawdzić, jaka jest pochodna zamiany zmiennych. No więc pochodna sinusa to jest cosinus od tego samego argumentu, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy 5. No to napiszę tą piątkę tutaj z przodu, czyli razy 5. No ale to oznacza, że czemu jest równe du? Różniczka du. Że to jest po prostu 5 razy cosinus 5x razy dx. No i cosinus 5x tutaj występuje, dx występuje, nie ma tej piątki. No ale stałą to zawsze łatwo jest wyprodukować. Jak to zrobić? No przepiszę tą całkę jeszcze raz, a tak naprawdę to sobie ją wkleję, bo sobie wcześniej skopiowałem, żeby nie przepisywać właśnie. Czyli to będzie równe. No i tu jest znowu to samo wyrażenie. No ale teraz chcę tutaj dopisać piątkę w liczniku, której mi brakuje. Czyli tutaj sobie dopiszę piątkę. No a żeby to się zgadzało, to muszę podzielić przez 5. No to przed całką napiszę 1 piątą i teraz to się zgadza. 1 piąta i piątka to się skraca. A to było po to, żeby to wyrażenie 5 cosinus 5x dx, żeby to mi się zebrało razem do du. Czyli to będzie całe po prostu równe du. No a ten wykładnik tutaj, to będzie po prostu u. Tutaj będę miał u. No to jak ta całka będzie wyglądała po tym podstawieniu? No, będzie 1 piąta, tej stałej nie mogę zapomnieć, będzie 1 piąta razy całka. Całka z czego? Co będę miał w liczniku? No, w liczniku zostanie mi po prostu du. A w mianowniku zostanie mi e do u po prostu. Takie proste wyrażenie. No i może ktoś już wie, jaka jest funkcja pierwotna do takiej funkcji. No, jak ktoś nie wie, to ja jeszcze to troszkę przekształcę, na przykład do takiej postaci. Wiemy, że jak mam odwrotność takiego wyrażenia wykładniczego, to to jest to samo co to wyrażenie wykładnicze z przeciwnym wykładnikiem. Jak mam odwrotność, to trzeba wykładnik zmienić na przeciwny, czyli mieć tutaj minus u. No i to jest całka po du. No i może teraz łatwiej jest odgadnąć tą funkcję pierwotną do tego. Jak ktoś wie to dobrze, jak nie, to ja tutaj dokonam jeszcze jednego podstawienia. bo na pewno wiecie, jaka jest całka z funkcji e do jakiegoś wykładnika dodatniego, e do u. Całka z e do u to by było po prostu e do u. A tutaj mam minus u, no to mogę dokonać jeszcze jednej zamiany zmiennych. Podstawić właśnie nowy wykładnik, nazwijmy tę zmienną nową w, bo u już wykorzystaliśmy, czyli w to będzie minus u. No tutaj pochodna zamiany zmiennych jest bardzo łatwa, dw po du to jest po prostu minus 1. Z tego wynika, czy też jest to równoważne stwierdzeniu takiemu, że dw jest równe minus du. Czyli tutaj wystarczy jeszcze minus do, dopisać, dlatego tutaj, że tutaj nie mam minusa, mam po prostu du. A żeby mieć dw, to muszę mieć minus du. No to tutaj sobie dopiszę minus 1. Ale żeby to się zgadzało, to też minus 1 tutaj przed całką dopiszę. Minus i minus da nam plus. No ale teraz to całe się zbiera właśnie do dw. No i mam zamiany zmiennych w mojej całce. Mogę napisać, będę tych kolorów pilnował. Minus 1 piąta razy całka z funkcji e do wykładnika w po dw. No i to już umiem całkować. To już każdy powinien umieć całkować, bo wiemy, że całka z funkcji e do w to będzie po prostu e do w. Czyli tak, mam minus 1 piąta razy po prostu e do w. No, i w tym momencie wykonałem moje całkowanie. To nie jest jeszcze koniec pracy z tym przykładem, dlaczego? Tutaj jeszcze do, dodatkowo, oczywiście, dowolna stała całkowania C. A nie jest to koniec pracy, dlatego że tutaj mam wykładnik W, a to ma być funkcja od X, ta funkcja pierwotna. Czyli teraz muszę te dwa podstawienia jeszcze odwrócić, wrócić do, do tych zmiennych, od których zacząłem. Czyli tak, w pierwszym kroku zamienię W na minus U. Czyli tutaj będę miał minus 1 piąta, może napiszę to już jednym kolorem, minus 1 piąta, razy e. No i zamiast w napiszę minus u. Minus u. No i plus dowolna stała c. To się równa. I tutaj, no może już będę pisał jednym kolorem. Minus 1 piąta e. No i muszę sobie przypomnieć, co to było u. U to był sinus 5x, czyli tu będzie minus. Zamiast u piszę sinus. 5X. Dodać dowolna stała C. No i to już jest wynik mojego całkowania. Tyle jest równa całka. Z tej funkcji. Czyli funkcja pierwotna do tej funkcji podcałkowej tutaj. No i widzimy, że tutaj musiałem wykonać podstawienie dwa razy. No a może można było to zrobić prościej i wykonać podstawienie tylko raz. Od razu podstawić dobrze, czyli od razu podstawić. Minus sinus 5x, a nie sinus 5x, bo później tutaj musieliśmy jeszcze ten minus uwzględnić. No to czy moglibyśmy od razu na to wpaść? No mogliśmy, bo mogliśmy tutaj od razu tę funkcję przepisać do trochę innej postaci i wtedy byśmy wpadli na lepsze podstawienie. No co mam na myśli? No powiedzmy, że jeszcze raz ten przykład rozwiążę. Mam tą funkcję skopiowaną, więc sobie jeszcze raz tutaj wkleję tę całkę. Czyli chcę obliczyć tę całkę jeszcze raz od początku. Więc to, co tutaj należy zrobić, to skorzystać z własności potęgowania w tym miejscu, żeby przepisać tę funkcję do innej postaci, tę funkcję podcałkową. I napisać, że to jest całka z cosinus 5x razy e do minus sinus 5x dx. Co tu się stało? No, skorzystaliśmy z tej własności, którą wcześniej też wykorzystywałem, że jak mamy 1 przez e do jakiegoś wykładnika, to jest to samo co e do minus tego wykładnika. Odwrotność zamienia nam się na przeciwny znak wykładnika. No i teraz mogę znowu dokonać podstawienia. No tym razem może jakoś inaczej nazwę tę zmienię. Na przykład nazwę to t. I t wezmę właśnie ten wykładnik, czyli minus sinus 5x. Wtedy pochodna dt po dx. To będzie minus 5 razy cosinus 5x. To no więc widzimy, żeby tutaj wyprodukować dt. A czemu jest równe dt? dt jest równe minus 5 cosinus 5x, dx. No więc dx tutaj mamy, cosinus 5x mamy, nie mamy minus 5. Tego nam brakuje. No to sobie dopiszemy tutaj minus 5. Tutaj podzielimy przez minus 5, czyli napiszemy minus 1 piątą. I takie pomnożenie i podzielenie spra sprawi, że nie zmieni się wartość tego wyrażenia. Ale teraz to tutaj wyrażenie dx razem z tym, to nam się zbiera do dt. No i będziemy mieli całkę. Będę pisał już jednym kolorem. Minus 1 piąta razy całka. To jest dt, a tutaj mamy e do. Do czego? E do t po prostu, bo t to jest minus sinus 5x, czyli tutaj mam po prostu e do t po dt. No i to mogę łatwo całkować, to jest minus 1 piąta. Całka z e do t to jest po prostu e do t, dodać dowolna stała c. No i teraz wystarczy wrócić do zmiennej x, czyli przypomnieć sobie, czemu było równe t, a t było równe po prostu minus sinus 5x, dodać dowolna stała c. No i widać, że tym razem. Obliczyliśmy to praktycznie w jednej linijce. Oczywiście, wynik jest taki sam, ale nie wpadliśmy od razu na to, żeby wykonać takie podstawienie, tylko zrobiliśmy najpierw inne. No i kosztowało nas to tylko troszkę więcej pracy. No nie ma to wielkiego znaczenia, bo i tak nam się udało tę funkcję zcałkować. No a jak już zcałkowaliśmy, no to wtedy zorientowaliśmy się, że można to było zrobić szybciej.